ustalenie kierunków działania prezydenta miasta polegających na opracowaniu i wdrożeniu programu pogodzenia budynków będących własnością i współwłasnością gminy miejskiej Kraków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Bardzo ważna sprawa. Jak nie ma, szanowni państwo, głosujemy. Proszę się przygotować do głosowania. Bardzo proszę. Głosujemy. Szanowni państwo, już tu wszyscy państwo zagłosowaliście. Tak? Zamykam głosowanie, uprzejmie proszę o wynik. Pan Kulinowicz, proszę o pomoc. Pan Migdał jeszcze przychodzi, bardzo proszę. Głosujemy. Proszę. Ponieważ głosowanie zostało zamknięte. Nie. Szanowni państwo, już nie ma głosów za 24. Głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Szanowni państwo, wniosek został przyjęty. Ponieważ mam tutaj, do drugiego czytania, wniosek o odstąpienie od drugiego czytania. Szanowni państwo, ustalam termin wprowadzenia poprawek w dniu dzisiejszym na godzinę 14.30 i autopoprawek na 14.30 i zgłaszania poprawek na godzinę 14.35 w dniu dzisiejszym. Tak, wprowadziliśmy i w takim razie otwieram sprawę dotyczącą pierwszego czytania. Czy ktoś z państwa ma zamiar zabrać głos? Bardzo proszę pani Radna Maliszewska. Przechodzimy przez pierwsze czytanie. Się tak spieszę, żebyśmy już zbliżali się do tego. Bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado. W imieniu grupy radnych proponujemy państwu przegłosowanie uchwały kierunkowej działania dla pana prezydenta miasta Krakowa polegających na opracowaniu i wdrożeniu programu podłączenia budynków będących własnością i współwłasnością gminy miejskiej Kraków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wiem, że dla pana radnego też są to ważne sprawy i dlatego liczę na jego poparcie w tej sprawie. Proszę państwa, bardzo dużo mówimy w tej chwili o zanieczyszczeniu powietrza. Jest opracowany program, będziemy tu dziś pewnie na ten temat dużo jeszcze mówić, ale śledząc prasowe notatki ostatnio, a szczególnie listy czytelników do mojej ulubionej gazety, no nie będę jej dzisiaj z nazwy cytować, czytelnicy skarżą się, że mają problem w podłączeniu budynków miejskich będących własnością gminy miejskiej Kraków do MPC-u. Skądinąd wiem również od państwa radnych także, ale i z dyżurów, że nawet prywatnym właścicielom MPC albo stawia strasznie wygórowane warunki podłączenia, albo wręcz utrudnia podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z tym prosimy pana prezydenta o opracowanie programu podłączenia tych budynków, które są już własnością gminy lub współwłasnością, bo tam jest wtedy wspólnota i uchwałą wspólnoty można taką decyzję podjąć, a także do przeanalizowania możliwości ułatwienia podłączenia budynków prywatnych, jeśli właściciele wyrażą na to zgodę. Oba te przypadki mogłyby być wprowadzane tylko oczywiście wówczas, jeśli budynki spełnią warunki do takiego podłączenia. Chcemy się włączyć w tę dyskusję o likwidacji smogu nad Krakowem, a ten sposób likwidacji pieców w starych, szczególnie kamienicach, jest stosunkowo najtańszy. Bardzo serdecznie państwa proszę o poparcie tej inicjatywy. Projekt uchwały ma pozytywną opinię prawną. Po pierwsze bardzo przepraszam pani radna, że już pospieszyłam się za bardzo. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Widziałam, że pierwszym głosem jest pan Tomasz Olbrowicz. Bardzo proszę. Proszę się zgłaszać. Pani przewodnicząca, panie skarbniku. Ja chciałbym pytać projektodawcę, jak wyobraża sobie wykonanie uchwały inwestycyjnej. Trzeba pamiętać, że
które się spółką prawa handlowego. W związku z tym nie może podejmować działań, które ja bym stają w sprzeczności z rachunkiem ekonomicznym. Podczas, a prawda jest taka, że determinują rozbudowę sieci przede wszystkim limity ekonomiczne. Będzie rozbudowywać się, mając za nami, nie wiem, 100 odbiorców, czy 200, czy 20 odbiorców. Całym szacunkiem dla potrzeb społeczności, które pani tym wnioskiem reprezentuje, tak trzeba by do tej dyskusji doprosić między innymi fachowców kontekstu, aby mieć rozstrzygnięcie, jakie są plany dotyczące rozbudowy sieci, jakie są kryteria. Kryteria są ekonomiczne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Jadna Naliszewska. Może pani Jadna, może pana pytać? Nie, ona się, tak, to jest decyzja pani radnej, co w kolejne na bieżąco. Szanowna pani przewodnicząca, szanowny kolego radny Tomaszu. Ja to właśnie dlatego umieściłam zapis budynków, które spełniają te warunki. Jeśli ja czytam, że koło rogu budynku przechodzi linia ciepłownicza, to koszt jest żaden. Chodzi o to, że w którym rejonie znajdują się budynki, gdzie ta sieć ciepłownicza jest już rozbudowana. A kogo pan prezydent doprosi do przygotowania tego programu, to nie zabierajmy panu prezydentowi ani uprawnienia, ani przyjemności rozmowy z tymi, którzy chyba, sądzę, mają na sercu likwidację tego paskudztwa, które w powietrzu wisi nad nami. Nie chodziło mi o budowę nowej magistrali ciepłowniczej, chodziło mi o to, że jest wiele budynków, szczególnie w obrębie dawnych dzielnic Krakowa, ścisłego tego centrum, które można wykorzystać w ten właśnie sposób. Bardzo dziękuję. Pan Adamika, proszę. Pana Karnita się zgłosił wcześniej. Oczywiście teraz pilnujemy. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. No ja tu również mam takie wątpliwości, jak tutaj pan radny Rynowicz, że to jest spółka prawa handlowego, która została przecież tymi prawami. No nie bagatelizowałbym tak, że nawet jak ciepłociąg przebiega to budynku, że to jest, że to są żadne koszty, bo to są koszty. Natomiast mam pytanie dla naszego paragrafu drugiego. Czy analizujemy możliwości ułatwienia podłączenia? To znaczy to ułatwienie będzie polegało na tym, że to, że miasto miałoby współfinansować, dofinansować, czy w jakiś sposób ingerować w spółce prawa handlowego, co w jakiś sposób może być też dość trudne dla budynków prywatnych, których właściciele wyrażają chęć skorzystania z takiego programu. Myślę, że powinno być to poprzedzone rzeczywiście dyskusją może z tymi, którzy się tym zajmują, czyli z przedstawicielami ciepłowniczymi, dostarczającymi ciepło. Natomiast no, myślę, że może niekoniecznie akurat w jednym dniu, ja bym nie był za tym, żeby to dzisiaj wyznaczyć termin drugiego czytania, tylko może jednak przesunąć do drogi kogoś, kto by wyjaśnił pewne rzeczy. Bardzo dziękuję. Pan proszę. Pani radna chce jednak odpowiadać na bieżąco. Szanowna pani przewodnicząca, wysoka rada. Proszę nie zapominać, że jest to uchwała kierunkowa. Jeśli wymyślamy programy o likwidacji niskiej emisji, mamy potężnych pieniędzy na likwidację pieców węglowych. Nawet rozważana jest możliwość wydawania zakazu palenia węglem. Wydaje mi się, że to jest najłatwiejsze do przedyskutowania w ramach tych uprawnień i kompetencji, o których mówił pan radny Migdał. Czy my nie rozstrzygamy w tej uchwale, ani ja państwa do tego nie namawiam, żeby dziś zdecydować, jak, w jaki sposób to ma być. Jeśli wymyśliliśmy sposób dopłaty do likwidacji palenisk węglowych, no to dajmy szansę też innym pomysłom. Najwyżej pan prezydent nam odpowie za jakiś czas, że to z tych powodów, o których pan radny Migdał mówił, nie da się tego w ten sposób zrobić. Niemniej jednak wydaje mi się, że spółka miejska podająca ciepło z ekonomicznego punktu
widzenia powinna robić wszystko, żeby mieć więcej odbiorców. Bardzo dziękuję panu, Stanisławiku. Właśnie państwo swoje wątpliwości połączyli, mianowicie oczywiście, że chodzi o sprawę finansową, ale jeszcze nam dalej, bo to jeszcze podłączenie, czyli tak zwane podłączenie w tym wypadku dróg do budynku to jest jedno, ale przecież to powoduje, że wszyscy mieszkańcy danego budynku muszą sobie, rozumiem, na czyj koszt zrobić przystosowanie do tego, do parametrów ciepłowniczych. W związku z tym będą musieli to wyburzyć piece, wyburzyć piecyki gazowe, wyrzucić. To kto by na to płacił? Ja tak pytam, bo ja rozumiem, że zobowiązanie w tym wypadku, że jest możliwość, to jest jedna, a drugie, to sfinansuje przystosowanie mieszkań do ciepła serwisu. Dziękuję. Pan burmistrz, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada. Prawdą jest to, że MDC jest spółką prawa handlowego. Prawdą jest też to, że jest to spółka w 100% działów miasta Krakowa. Ale prawdą jest też to, że na przykład MPWiK jest taką samą spółką, że MPWiK jest taką samą spółką. Oczywiście zajmują się jedną dziedziną. W tamtych spółkach wielokrotnie na przykład CMPK dopłacamy w ogóle z budżetu miasta, a w CMPWiK tworzymy programy, które na przykład są LII i prowadzimy różnego rodzaju kombinacje z ludźmi w kategoriach nowych inwestycji, dopłat częściowo z budżetu, częściowo te kwoty pokrywa spółka MPWiK po to, żeby na przykład zrealizować nowe inwestycje w danych szkoleniach. Pani Radna Maliszewska z grupą radnych zaproponowała uchwałę kierunkową. Proszę zwrócić uwagę, nie jest to żadna uchwała wiążąca. Postara się w miarę swoich możliwości zapisać tak, aby w dzisiejszych czasach, kiedy faktycznie chcemy zrobić wszystko, co jest możliwe, walczyć ze smogiem w Krakowie. Za chwileczkę będziemy mieli debatę na ten temat, albo informacje ze strony przedstawiciela marszałka województwa małopolskiego. I ciągle ten temat jest żywy i pewnie będzie jeszcze przez następne lata tematem bardzo istotny. To jednym z takich elementów jest podłączenie tych nieruchomości, tych budynków, które są oczywiście możliwe, w kategoriach tych, o których wspomnieli moi przedmówcy, i ekonomicznych, i korzystnego mieszkańców, i ekonomicznych ze strony spółki, ale także być może stworzenia programów takich, jak właśnie przewidzi. No może to będzie opłacalne i dla spółki w długoterminowym okresie, jak i dla mieszkańców później, czyli spółka i mieszkańcy na tym skorzystają. Stwórzmy coś takiego, bo być może dzisiaj po prostu, chociaż jest pan prezes Warzecha w tej chwili, który pewnie zapewne będzie chciał jeszcze ten temat coś powiedzieć, bo było na Komisji tej Infrastruktury w zeszłym roku informacja, ale ona może nie była niepełna. W tej chwili pani Jadna Majczewska z grupą radnych oczekuje na to, że to będzie jak bardziej wydobyte na zewnątrz, pokazane na zewnątrz. Także generalnie rzecz biorąc uważam, że uchwała jest godna poparcia z wielu powodów. I myślę, że ta uchwała może spowodować to, że z jednej strony będzie ograniczenie niskiej emisji, z drugiej strony będzie to korzyść dla mieszkańców i trzeciej korzyść dla spółki. Można częściowo, oczywiście nie mówię w pół roku, bo może następne lata, tak przesunąć środki na inwestycje w kategoriach Krakowa, żeby takie ulice, jak na przykład w tej chwili Mogilska, tam, gdzie potrzeba będzie, już będą wykopy, gdzie będzie można magistralę ciekawością odstawić. Być może, no nie wiem, daję tego przykład, bo może się okazać, że po analizie ekonomicznej to będzie nieopłacalne, no być może tych budynków tam nie będzie. To wygląda na taką, jest w zupełności 100% słuszne, bo też mieszkańcy muszą w tych budynkach zgodzić się na to, żeby podłączyć się do sieci ciepła, gdzie to jest jasne, no ale po to tworzymy pewnego rodzaju wcześniejsze programy, żeby po prostu to sobie przynajmniej. W związku z tym uważam, że powinniśmy to poprzeć i w następnych miesiącach ja tak pracować nad tym, żeby to się realizowało. Pytanie do sali, bardzo proszę. Szanowni Państwo, nikt nie przypuszczał, że taki temat wywoła takie skutki dyskusji i tak długo to będzie trwało, ale Tomek Urynowicz numerację, że to jest spółka, która ma przynosić dochód.
co niestety do twojego doświadczenia Rudy czymś bają wody, ponieważ przykładem najlepszym jest ulica Druga, też na komisji mówiłem. Druga ulica była rozkopana, można powiedzieć, do prawie poziomu wód gruntowych. Dla mnie naturalną rzeczą było, że korzystając z tego, że zrobiony totalny remont, MBEC podłączy, puści linię ciepłowniczą wzdłuż ulicy, ponieważ dochodzi rura do alei gdzieś przy Długiej jest. I naturalną rzeczą się wydawało, że jeżeli w tej chwili akurat może ma mało chęci do podłączenia, to w przyszłości to będzie czekało, tylko będzie profity będą później. Tam jest olbrzymi budynek PKP, ASP, no akurat mój też, który chętnie podłączył, olbrzymi i tego to się nie pomyślało. I teraz jak muszą być zlikwidowane piece, w końcu wcześniej czy później muszą być zlikwidowane, bo to, że ktoś nie ma w tej chwili pieniędzy, to sorry, winny tu, ale umierają przez to ludzie. Po prostu i to jest ważniejsze, żeby powietrze było czyste, żeby było czym odbykać, a nie to, że tylko nie. Bardzo dziękuję panu Rudowi. Bardzo dziękuję. Drugie wystąpienie, panie radny. Czego nie powiedział? Panie przewodniczący, szanowni państwo. Pierwsza uwaga musi być natury ogólnej. Możemy podejmować uchwały kierunkowe, wzywając pana prezydenta do podejmowania najróżniejszych działań w stosunku do najróżnych programów. Nie zmienia to faktu, że od nas, inicjatyw pewnych rzeczy, należałoby wymagać pewnego doprecyzowania zakresu. Bo na tak ogólne sformułowane pytania, pan prezydent pewnie z przyjemnością udzieli odpowiedzi, że jest program rozbudowy sieci, jest program ciepłej wody użytkowej, są różne plany strategiczne przedsiębiorstwa. A ja pytam formalnie, jak inicjatorzy pytam wprost, jak inicjatorzy, że tak powiem, tego typu intencji wyobrażają sobie pogodzenie tego interesu społecznego z podstawową dyscypliną spółki prawa handlowego, czyli, że tak powiem, działaniem według rachunku czystu ekonomicznego. To jest pierwsze pytanie. Bo, że tak powiem, możemy sobie podejmować różne działania, ale trzeba pamiętać o ograniczeniach. Nie jest tak, że Rada Miasta Krakowa wzruszy się ceną ciepła, bo ustala to już regulacje energetyki. Nie jest też tak, że będziemy wykreślić na planach miasta, gdzie pod którą kamienicę, że tak powiem, należy dostarczyć ciepło, bo to musi wynikać z rachunku ekonomicznego, ale także z możliwości i predyspozycji sieci. To są rzeczy oczywiste, dlatego apeluję o doprecyzowanie tych zapisów, żeby nie było wątpliwości. A jeśli można, że tak powiem, prosić też o uszczegółowienie, bo jeżeli mówimy o konkretnych przypadkach dotyczących takiej ulicy i takiej lokalizacji, to warto byłoby, że tak powiem, może także, że tak powiem, zasięgać opinii szczegółowych jako przed inicjowaniem tego procesu, bo my, że tak powiem, wcale nie dodajemy sobie autorytetu, podejmując tematy, które są zamiast uszczegółowione, rozmyte poprzez całą ogólność. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Kośmiewa, bardzo proszę. Proszę państwa, nie rozpędziliśmy się przy szkołach, to rozpędzimy się przed testem. Ja myślę, że tu jest jakieś nieporozumienie. Proszę państwa, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi, i pewnie pan prezes może kolegi chciał powiedzieć, ale nie akurat mu będzie takiego obrazu. Prowadzi kilka dużych projektów. Prowadzi projekt pod tytułem Ciepło dla Krakowa, który to jest projekt, to jest konsorcjum kilku firm, elektrociepłowni EDF, Skawiny, nie wiem, Tauro i coś tam jeszcze, które ma doprowadzić do likwidacji palenic ponad 600 kamienicach w Krakowie. Głównie w centrum miasta, ale nie tylko. 600 kamienic to jest parę tysięcy, po 5-6 tysięcy palenic. I to już się dzieje. MPEC, ja sam próbuję jako potencjalny klient dogadać się z MPEC-em, ale to się nie opłaca, bo jest za dużo odległość. MPEC chce wejść, jakby chce mieć jak najwięcej odbiorców. I próbuje sprzedawać ciepłą wodę użytkową i ciepłą, gdzie się da. Bo produkcję mają, to znaczy mają co sprzedawać, ale muszą mieć gdzie sprzedawać. I tu się dzieje. Ja rozumiem, że EPS musi liczyć opłacalność, bo nie może dokładać. To jest dla mnie oczywiste. To jest spółka prawa handlowego, która kieruje się innymi zasadami, na szczęście niż dużo.
Stąd trudno liczyć, że będą wykonywali instalacje tylko do obiektów komunalnych, jak obok są zwykłe, albo odwrotnie, będą specjalnie do komunalnych, nawet jeżeli one będą dalej. Stąd stosuje się różne źródła, właśnie jest to konsorcjum ciepło dla Krakowa, gdzie jest gaz, centralne ogrzewanie, ale także energia elektryczna, prąd, no właśnie. Są, proszę Państwa, wszystkie drogi prowadzą do żywu, wszystkie drogi prowadzą do poprawienia sytuacji, nazwijmy to, złego powietrza w Krakowie. Więcej. Za chwilę będziemy rozmawiali o zasadach, o sposobach zmniejszania zanieczyszczeń w Krakowie. Będzie tutaj, mam nadzieję, pani prezes wypowiedzi. Będzie też mówiła o potencjalnych możliwościach, które wówczas w przyszłości, które daleki, prawdopodobnie, jeżeli wszystkie inne rzeczy zadziałają, będzie mógł oferować, to znaczy będzie mógł dawać pieniądze nie tylko na likwidację paleń w postaci, nie wiem, doczepienia do gazu, ale także na instalacje wewnętrzne dotyczące ciepłowniowych. Także ja rozumiem tą uchwałę nie tyle jako formę narzucenia czegoś NPC-owi, ile raczej jako formę wskazania, że nas interesują sprawy, w szczególności sprawy lokali komunalnych, które no, wydaje nam się przynajmniej autorom, że nie są w pełni objęte jakby tymi programami, o których ja mówię. Także ja nie widzę tutaj jakiegoś zagrożenia czy sprzeczności. Raczej widzę to jako jeszcze jedną z dróg prowadzących do tego, żeby w Krakowie było jak najmniej zanieczyszczeń powietrza, a z drugiej strony nasza spółka, żeby miała jak najwięcej odbiorców, bo im więcej będą mieli odbiorców, tym koszty stale rozłożą na większą liczbę osób, czyli mniejsze będą na pojedynczą osobę. Także podsumowując, nie bardzo widzę, skąd się ta kontrowersja tutaj wzięła. Ja osobiście, znając te działania, które NPC, nie tylko NPC robi, zdecydowanie to popieram, ale popieram to jako element kilkunastu ruchów, które w Krakowie trzeba wykonać. Bo ciepła woda użytkowa i centralne ogrzewanie jest bardzo dobrym sposobem mieszkania, jak i najtańszym sposobem, pod warunkiem wykonania stosownych inwestycji, które to mi kosztują, żeby one były opłacane, to musi być określona liczba i skala odbiorców. Stąd, jak to sugeruję, że tak powiem, Państwu trochę jakby wycieszenie emocji, bo nie ma aż takiej kontrowersji. Mam nadzieję, że potwierdzi to. Natomiast to jest jedna z dróg prowadzących do tego, żeby w Krakowie było lepsze powietrze. Każda z dróg jest dobra. Oczywiście ważne jest, ile na jaką drogę będziemy wydawali pieniędzy, jak będzie tego efekt. Bardzo proszę, panie koniec. A tu raz się. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Ja popieram uchwałę pani Janczewskiej i uważam, że jeżeli mówimy o podłączeniu budynków komunalnych, to powinno to się stać oczywiście w miarę możliwości dość szybko. Wiadomo, że z tym się wiążą określone finanse. Tym niemniej do mnie akurat nie na dyżur wpłynęły, byli przedstawiciele z trzech kamienic komunalnych, na którym ZBK mówi, że nie podłączą ich do sieci, no bo pewnie to robią to, że nie ma pieniędzy. Ale niemniej trzeba tej, właśnie dzięki takiej uchwale opracować program, jak to będzie podłączane. Natomiast rozumiem też, że w pewnym sensie osoby, które wcześniej przede mną mówiły, mówią o kosztach, bo to jest tak, że EPET jest spółką prawa handlowego, ale za to ciepło głównie my mieszkańcy płacimy. W związku z tym ja akurat nie zadałam w swojej interpelacji przed paru dni takie pytanie, czy jeżeli jest na przykład robiona modernizacja, czy kładziona jest jakiś ciepłociąg, czy wiadomo z góry, ile kamienic zostanie przyłączonych. Czy kładzie się tylko rurę dla rury, czy jest jakiś plan, jak to będzie wyglądało i jaki z tego będzie zysk. No mam nadzieję, że tak, bo nie chciałbym, żeby na podnoszone zostały koszty ogrzewania z tego powodu, że powiedzmy sobie chętnych do przyłączenia tam, gdzie jest sieć ciepłownicza, jest zbyt mało. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Ja tylko zacznę tego, że jest to
tej skomplikowanej strukturze, jaką jest SMOK w Krakowie. Wydaje mi się, że tak naprawdę to, co myśmy już odbywali jako Radni Prawa i Sprawiedliwości, pan prezydent powinien przygotować kompleksowy program, który umożliwiałby pozyskiwanie przede wszystkim środków zewnętrznych, w szczególności unijnych, na to kosztowne przedsięwzięcie, jaką jest walka z tą emisją. Druga moja uwaga to jest taka, że skoncentrowanie się wyłącznie na substancji miejskiej oznaczać będzie, że chcemy podłączać w pewien sposób wyspy pośród nieruchomości, które się znajdują koło. I no, jest tu pewna taka niekonsekwencja, no, może to jest w jakiś sposób, ale podnoszę ten temat. Jeżeli chodzi o sam problem zaprzednięcia interesu do tego, co się te drogi, no to jest jeden z takich elementów ważnych, dlatego nie skreślam tego tej propozycji, dlatego że cała sieć ciepłownicza w Krakowie ma duży potencjał, czyli my wykorzystujemy jakieś tam 100% ciepła, natomiast tak naprawdę jest potencjał 150% tego ciepła, czyli jeszcze 50% jest do wykorzystania. I ostatnia rzecz, no jednak to jest informacja dla skarbnika, jeżeli skarbnik jest słucha, to jeżeli wdrożymy program ułatwiający podpięcie miejskich substancji, no to spowoduje prawdopodobnie wzrost kosztów utrzymania tych obiektów, bo ogrzewanie NPC-u będzie jednak droższe niż dotychczasowe na przykład palenie węglem i to też chcę zwrócić uwagę, że takie skutki finansowe będą dla tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję. Pan Jan Szpajer, bardzo proszę. Szanowni Państwo, oczywiście nie chcę powtarzać tych wszystkich argumentów, które zostały tutaj dzisiaj już wyartykułowane, ale zwracam uwagę na taką rzecz, że nie można programu uruchomić i powiedzieć tak, zakazuję palenia w piecach węglem, ponieważ to musi być cały proces, który do tego doprowadzi. I ta uchwała, którą pani Teodozja Mańczewska przygotowała, jest jak gdyby elementem, który ma w tym istotnym momencie, który tutaj dotyczy NPC-u, ułatwić jedno z zadań, które my możemy wesprzeć, przygotowując program podłączeń do NPC-u. Dlaczego mówię o podłączeniach do NPC-u? Proszę Państwa, dzisiaj inwestor, jak kupuje na przykład dom jednorodzinny, to rozważa, czy to jest oczywiste, czy będzie ten dom ogrzewał. I analizuje, czy to będzie ogrzewanie gazowe, czy to będzie możliwość podłączenia do NPC-u. No często się okazuje, tutaj jest taka sytuacja, że ogrzewanie gazowe jest droższym ogrzewaniem niż ogrzewanie i ciepło w NPC-u. I to trzeba wtedy oczywiście ułatwić w sposób maksymalny. I to też jest właśnie po to ta uchwała, żeby urzędnicy, którzy NPC-u się tym zajmują, czuć ten problem, że trzeba maksymalnie ułatwiać, maksymalnie uprościć tą procedurę, która prowadzi do podłączenia jak największej ilości użytkowników. I jeszcze w tym temacie jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Proszę Państwa, dzisiaj jadąc na sesję, na 29 listopada w kilku miejscach widziałem niezwykle liniące kominy czarnym, gęstym dymem. Ciągle wszyscy mówią o tym swoim Krakowie. Ale widziałem ten komin dymu o godzinie 8, a dymi również o godzinie 10:30. Nikt się tym nie zajął. To też przecież nie tylko MPS, ale to również Straż Miejska powinna kontrolować. To jest nie do pomyślenia w wielu metropoliach europejskich, żeby tak dymiące kominy można sobie po prostu działać. Nikt się tym nie zajmuje. I to, że my dzisiaj jako Rada Miasta wskazujemy taką uchwałą kierunkową, akurat kierowaną do MPS-u na tego rodzaju działania, to również powinno się przełożyć na to, żeby pozostałe służby, na które jakikolwiek wpływ mamy, wzięły sobie do serca i rzeczywiście zaczęły walkę ze smogiem w Krakowie. Czyli reasumując moją wypowiedź, uchwała, którą przygotowała Rada Miasta i pani Teodozja Mańczewska, ma na celu jako jeden z elementów walkę ze smogiem w Krakowie i tak traktuje przygotowanie tej uchwały. Bardzo dziękuję. Tak, radny. Wiemy, co ostatnio trzeba przyjąć inicjatywę pani
przewodnicząca grupy Platformy Obywatelskiej, który czy też w drugiej połowie listopada podczas debaty na temat programu ochrony środowiska odrzucił. Nie słychać, ale proszę sobie przedstawić. Teraz jest lepiej.